riders which have a jersey, please give us today's jersey for decoration. The riders which have a jersey for today's race, please come with this jersey to commissars. Denmark, MN from Holland. Please come with jersey here. Thank you. Jak już wspominałem, komisja sędziowska pracuje pod wodą komisarza Amcei, a jest nim pani Inger Mess. Wody dla sędziów, które udostępniła firma BS Auto Skoda Grudziądza. Dla sędziowskiej komisji jest 5 aut. Andrzej Ziemtarski, prowadzony przez firmę 100 z Warszawy, przywdział Don van der, Patryk Don van der z Holandii. Fioletową najaktywniejszego zawodnika został po 3 etapach Bartosz Piotrowski i w żółtych koszulkach. Się porwał. Na trasie, jak patrzyliśmy z samochodu, to cały czas zwarty peleton, jak plaster miodu, jedzie i trudno komukolwiek odskoczyć. Być może, że coś będzie się działo na tej właśnie drugiej rundzie, bowiem już w miejscowości Radyn będzie druga lotna premia na dzisiejszym etapie i po Radzyniu tu na drugiej rundzie również lotna premia i zawodnicy pojadą na ostatnie rundę 36 km do końca tegorocznego wyścigu po Grudziądzu i okolicach. Wyścig był w Grucie, Łasinie, Jabłonowie, Chełmży, Świeciu. No a dziś kończymy ten, że właśnie tu w Grudziądzu na osiedlu lotnisko. Poprosimy naszego kolegę, a nie, muzyczka jest, posłuchamy, poczekamy, może coś z radia wyścigu, dowiemy się, czy coś tam się dzieje. Ja na drugim cały czas lider pilnuje tej swojej pomarańczowej koszulki, zdobył kolejne 2 sekundy, a więc ma już przewagę nad następnym zawodnikiem. 19 sekund, miał do tej pory 14, wygrał tu na osiedlu lotnisko premię, gdzie zdobył 3 punkty, 3 sekundy i kopertę, a teraz w Radzyniu zdobył 2 miejsce, 2 punkty do klasyfikacji aktywnych, 2 sekundy do klasyfikacji generalnej, no i oczywiście nagrodę skromną za finisz w Radzyniu, a na trzecim miejscu zawodnik z Danii, Enkberg, która to drużyna zajmuje 2 miejsce, tracąc do Holendrów ponad 4 minuty. Jeżeli nie będzie nic na razie na trasie specjalnego się nie dzieje, zawodnicy tak jakoś pokojowo jadą, chociaż w innych latach różnie bywało na tym ostatnim etapie. Nie było wiadomo, kto do końca może wygrać cały wyścig, chociażby 2 lata temu, wtedy, kiedy
Mateusz Mikulic wygrywał ten wyścig w zeszłym roku. Belk, który tutaj też finiszował. Także zobaczymy, czy coś się zmieni. Gdzieś około 10:45 powinni zawodnicy pojawić się na osiedlu, rozgrywając ostatnio już wyścig w dzisiejszym etapie, jak również i w wyścigu całym, premię lotną. Tych premii było w sumie 10 i zobaczymy, kto będzie zwycięzcą klasyfikacji najaktywniejszego zawodnika, a wtedy zawodnicy pojadą na ostatnią rundę 36,5-kilometrową, 37 w zasadzie prawie, 36,5 km, i zobaczymy, kto na mecie tu będzie finiszował. Wystartowało prawie 190 zawodników pierwszego dnia, natomiast dziś już tylko 127. Wyścig rozgrywany był na trasach z Gruty do Łasina w jeździe drużynowej na czas. Tam wygrała Szkoła Mistrzostwa Sportowego Świdnicy. Po południu w Jabłonowie ze startu wspólnego wygrał zawodnik też z Świdnicy. Nic się nie działo na tym etapie, bo było po prostu bezwiecznie. Zawsze tam, jeżeli był jakiś wiaterek, to różnie, bardzo ciekawie było, ale niestety nie w tym roku. Piątek w Chemży, bardzo ciekawy wyścig. Porwał się cały peleton na wiele, wiele grupek i na mecie przewagi były różne. W każdym bądź razie było bardzo ciekawie. Wczoraj w Sieciu etap długości 102 km. Też po prostu peleton się porwał. Poszła ucieczka. Najpierw 9 zawodników, jeden z tej dziewiątki nie wytrzymał narzuconego tempa, odpadł. Później z peletonu dojechało 4 i ta 12 mknęła do mety w Sieciu. Pozostały peleton porwany przyjeżdżał na metę w Sieciu, gdzie bardzo dobrze zaprezentowali się Holendrzy, których aż 3 było w tej ucieczce, pozostałych ekip tylko po jednym zawodniku, i dlatego właśnie Holendrzy mają tak sporą przewagę na klasyfikacji drużynowej po rozegraniu 3 etapów, bo 4 minuty 21 sekund. W przypadku, gdyby nastąpiła jakakolwiek ucieczka, kolejny ruch centralny, portal internetowy Kafe Sport. No i znowu cała grupa i straszliwa walka o te sekundy cenne, bo to po prostu warto. Nie będę mówił, jakie numery, bo to przeszkadza. Panowie sędziowie ustalą, więc widzimy, że nie ma w dalszym ciągu żadnej ucieczki. Cały czas peleton. Sędzia, jest już pilot. Pierwszy i drugi pilot już jest. Jest Władek Baran z Raciborza, sędzia na motorze, który cały czas utrzymuje łączność podczas razu i informuje radio wyścigu, a to radio prowadzi Piotrek Skorek z Łodzi, wspaniały kolega. Cała rzecz chwalą, że w Grudziądzu zawsze są mile widziani, dlatego będą przyjeżdżać. I już ostatnie metry, ogromna grupa, i kto tu jedzie na czele, zaraz zobaczymy. Brawo, brawo, brawo. 91, a więc zawodnik klasyfikacji punktowej. Ale to sędziowie potwierdzą, ja tylko... Pawełku, proszę od siebie i od pani Inge przekazać do społeczeństwa. Dzień dobry Państwu. Pani Ingernes wskazała, że wyścig był, dzisiejszy etap był bardzo szybki, aczkolwiek najbardziej z dzisiejszego etapu żałuje numeru 41, to był Rosjanin. Jak Państwo wiecie, na 3 km do mety jest strefa ochronna, jeżeli tam jest jakiś defekt, upadek zawodnika, wówczas zawodnik zachowuje czas w grupy, w której jechał. Natomiast ten Rosjanin się wyłożył na 3,5-4 do mety było i niestety już będzie miał swój własny czas. Co do całego wyścigu, pani Ingernes jest bardzo zadowolona, bardzo jej się podoba i w Polsce, i wyścig. Zwraca uwagę, że co etap to zmiana lidera, właściwie prócz dzisiejszego, ale walka, rozstrzygnięcie lidera nastąpiło tu w Grudziądzu. Patryk Krzywda dzisiaj na finiszach udokumentował to, że jest najlepszy, mocny jest.
I pani Inger, bardzo dziękuję i jest zadowolona, że jest na tym wyścigu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz brawa, dziękujemy paniom komisarzom, pani Inger Ness, pani Agnieszce Bartosz i panu Pawłowi Skorkowi, całej komisji sędziowskiej, która cały czas pracuje. O, najlepszy mechanik, Udo Skotbus. Najlepszy mechanik. Nie, nasz jest, Daro jest najlepszy, Udo. Ja tylko tak. Zwycięzcą czwartego etapu 25. jubileuszowego wyścigu kolarskiego juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza został na dzisiejszym etapie Patryk Don van der, Holandia. Na drugim miejscu Louis Rochet, Cottbus. Na trzecim miejscu Leon Berger, Turingia. No, sami tu. O, jest Litwin, Władysław Popow na czwartym miejscu. Na piątym Grigori Setem, Kazachstan. I na szóstym Karol Wypych, Baszta Golczewo. Znalazł się jeden Polak na podium, które za chwilę będzie przekazane. Zawodnikom na dzisiejszym etapie Grudziądzu powie za tegoroczne sukcesy. Przed Państwem Patryk Don van der, Holandia, Louis Rosé, Korpus, Leon Berger, Turingia, Vladimir Popo, Litwa, Grigori Citer, Kazachstan i Karol Wypych, Grudziądzu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.